Witajcie! Pytanie zadane w tytule tego filmu zawiera wiele odpowiedzi z pogranicza przeróżnych nauk. Można ten aspekt rozpatrywać w kontekście teologicznym lub filozoficznym. Ja w dzisiejszym filmie przeanalizuję go z punktu widzenia historii i ewolucji naszego gatunku oraz innych hominidów. W odpowiedzi na pytanie, jak staliśmy się tym, kim jesteśmy, pomocna była książka Człowiek – Biografia. Dzięki niej dowiecie się dziś wielu ciekawych rzeczy. Zaczynamy! Zanim zaczniemy przywoływać sobie cechy anatomiczne, które różnią nas od małpy, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy w ogóle pojawił się pierwszy przedstawiciel człowieka rozumnego? Jeszcze niedawno uważano, że gatunek Homo sapiens wyewoluował około 200 tysięcy lat temu, aczkolwiek w poprzednim roku w Maroko znaleziono szkielet datowany na 300 tysięcy lat. Jednak nie jest to odpowiedź na pytanie i zmartwię Was, ale nie da się określić, kiedy pojawił się pierwszy człowiek, ponieważ nigdy nie było pierwszego człowieka. Bo czy rodzice tego hipotetycznego pierwszego człowieka nie byliby ludźmi? Oczywiście, że byliby. Jego dziadkowie również. Ewolucja nie działa na zasadzie, że nagle pojawia się jakiś gatunek. Są to zmiany płynne, trwające tysiące lat. Dlatego nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że pierwszy człowiek narodził się na przykład 25 lutego 303 573 lata temu. Mniej więcej w tym czasie pojawiły się cechy, które przetrwały do dziś i które można zaobserwować u nas. Kolejnym aspektem jest fakt, że na człowieczeństwo składa się wiele cech. Niektóre występują wyraźniej, inne są z kolei mniej widoczne. Żadna z nich rozpatrywana osobno nie świadczy o przekształceniu się któregoś z naczelnych w człowieka. Oczywiście te cechy nie pojawiły się u naszych przodków wszystkie naraz. Tutaj również zmiany były stopniowe i trwały tysiące, a w niektórych wypadkach miliony lat. Żeby móc odpowiedzieć na nasze pytanie, prześledźmy je sobie. Około 5,5 miliona lat temu na Ziemi pojawił się Australopitek. Było to pierwsze stworzenie, które wyglądem zaczęło przypominać człowieka współczesnego. Wszystko przez jego dwunożną postawę ciała. Hominid ten porzucił afrykańskie lasy na rzecz stepów. W takim środowisku łatwiej było mu poruszać się na dwóch, a nie na czterech kończynach. Jednak czy to sprawia, że moglibyśmy Australopiteka nazwać człowiekiem? Zdecydowanie nie. Prócz dwunożnej postawy ciała, nie różnił się niczym szczególnym od małp. Jego mózg był niewiele większy od mózgu szympansa. Objętość wynosiła 480 cm sześciennych. Gdybyście mogli zobaczyć kiedyś żywego Australopiteka, stwierdzilibyście, że widzicie wytresowanego szympansa, któremu ktoś kazał stać na dwóch nogach. 2,5 miliona lat temu pojawił się na Ziemi Homo habilis, czyli człowiek zręczny. Nazwa pochodzi od umiejętności tworzenia i wykorzystywania prostych narzędzi. Z kolei około 1,8 miliona lat temu pojawił się Homo erectus, czyli człowiek wyprostowany. Żył on w większych społecznościach, a także posługiwał się ogniem. Najstarsze znalezione paleniska datowane są na około 1,6 miliona lat. Mamy dowody, że 1,1 miliona lat temu potrafiono już gotować potrawy. Jednak pełną kontrolę nad ogniem, pod którą rozumiemy jego rozpalanie, osiągnięto dopiero 400 tysięcy lat temu. Jest to jeden z dowodów na to, że przez ten czas objętość mózgu rosła, dzięki czemu wymienione wcześniej gatunki stawały się coraz inteligentniejsze. Pojemność czaszki Homo habilis wynosiła około 600, a Homo erectus 930 cm sześciennych. Obecnie nie istnieją podobne organizmy posiadające taką inteligencję. Mogłoby być bardzo ciekawym doświadczeniem móc się spotkać z tego typu stworzeniami. Z jednej strony znacznie by odstawały od nas inteligencją, ponieważ posiadają o 2 stopnie niższą intencjonalność od naszej. Wrócę jeszcze do tego tematu i wytłumaczę to pojęcie. A z drugiej strony przewyższałyby inteligencją zwierzęta, jakie występują na Ziemi. Nie moglibyśmy z nimi porozmawiać, ale udałoby nam się z nimi w jakiś sposób porozumieć i zrozumieć. W takim razie, jakie cechy powinien ponadto posiadać hominid, żeby można go było nazwać człowiekiem rozumnym? Są jeszcze pewne wymagania anatomiczne, które powinien spełniać.
na pewno musi mieć odpowiednio zbudowaną krtań. Tylko wtedy może powstać język, czyli porozumiewanie się za pomocą słów posiadających określoną treść. Jednak język należy także do osiągnięć mózgu. Jest ściśle związany z tym organem. Żeby mógł powstać, mózg także musi zwiększyć swoją objętość. Tak jak już wspominałem, około 300 tysięcy lat temu powstał Homo sapiens z objętością mózgu 1350 cm sześciennych. Jednak czy duży mózg sprawia, że możemy kogoś nazwać człowiekiem? 800 tysięcy lat temu rozeszły się ścieżki człowieka rozumnego oraz neandertalczyka. Przypuszcza się, że zdolność anatomiczna do możliwości wypowiadania słów pojawiła się około 500 tysięcy lat temu. Jeszcze na początku lat 90. XX wieku uważano, że budowa żuchwy neandertalczyków nie jest przystosowana do wypowiadania słów. Jednak obecnie zmieniono ten pogląd i wszystko wskazuje na to, że neandertalczycy, tak jak i my, potrafili się porozumiewać. Co najciekawsze, ich mózgi były większe od naszych. Miały 1500 cm sześciennych. Jednak to my przetrwaliśmy, a oni wyginęli. Nasze mózgi były bardziej wydajne, mimo mniejszej objętości. Jak duża była różnica w inteligencji między nami a neandertalczykami? Wróćmy do pojęcia intencjonalności, o którym wcześniej wspominałem. Janusz pragnie, by jego żona Grażyna myślała, że ich nowa sąsiadka jest przekonana, że Grażyna wierzy, że sąsiadka zamierza sprawić, by Janusz rozwiódł się z Grażyną. Przypuszczam, że większość z Was mogła się pogubić i nie do końca zrozumieć to zdanie. Zawiera ono intencjonalność szóstego rzędu, a większość ludzi bez problemów rozumie intencjonalność rzędu piątego. Czym jest ta intencjonalność? Jest to zdolność do przyjęcia postaw lub poglądów przepełnionych intencją. Praktycznie oznacza to, że zdajemy sobie sprawę, że inni mają umysł podobny do naszego. Większość ssaków posiada intencjonalność na poziomie pierwszym. Rozumieją treści obecne w ich własnych umysłach i są świadome, że posiadają poglądy na temat świata. Innymi słowy, wiedzą, że istnieją, gdzie się znajdują i jakie mają potrzeby. Intencjonalność drugiego rzędu nazywa się teorią umysłu. Obecnie panuje pogląd, że żadne zwierzęta jej nie posiadają. Niektóre obserwacje mogą świadczyć o tym, że na przykład orangutany oraz szympansy w niewielkim stopniu posługują się intencjonalnością drugiego rzędu, tak jak czteroletnie dzieci. My nie rodzimy się z teorią umysłu, tylko ją nabywamy. U ludzi pojawia się ona około 5 roku życia i z wiekiem rozwija się o kolejne stopnie. Czterolatki zaczynają łapać, o co chodzi, ale nie jest to w pełni wykształcony drugi rząd. Przypuszcza się, że tym rzędem posługiwał się także australopitek. Wczesne gatunki homo posługiwały się natomiast trzecim rzędem. Był on wystarczający do polowań. Ja chcę, żebyś ty zrozumiał, że ofiarę trzeba zajść z drugiej strony. I w końcu dochodzimy do naszego neandertalczyka. Posługiwał się on czwartym rzędem. Oznacza to, że jego język był mniej złożony od naszego. Podobnie z wierzeniami religijnymi. Czwarty, a nawet trzeci rząd pozwala na istnienie religii, jednak nie może być ona wysoko złożona. No i teraz pojawia się pytanie, czy neandertalczyka można nazwać człowiekiem? W większości książek jest on klasyfikowany jako osobny gatunek. Homo neandertalensis. Jednak istnieje także koncepcja, że był on z nami tak blisko spokrewniony, że należy nazywać go Homo sapiens neandertalensis. Być może gdyby nie wyginął, potrafiłby z czasem zrównać się inteligencją z nami. Jako ciekawostkę powiem Wam, że gdybyście spotkali na ulicy neandertalczyka ubranego w garnitur, to nie odstawałby bardzo od zwykłych ludzi. Zwracałby tylko uwagę swoją atletyczną posturą oraz niskim czołem. No dobrze, zostawmy neandertalczyka i wróćmy do człowieka rozumnego. Zostało nam do omówienia jeszcze kilka wątków. O dwunożności oraz dużym mózgu już powiedzieliśmy. Jednak aspekty te wiążą się jeszcze z jedną konsekwencją. Zwiększenie rozmiarów mózgu było niewątpliwie największym osiągnięciem ewolucyjnym człowieka, jednak ponieśliśmy duży koszt takiego przedsięwzięcia. Zwiększony mózg oznacza większą inteligencję, ale także większą głowę. To właśnie dlatego porody są tak ciężkie i bolesne dla kobiet. Wielkość mózgu osiąga w chwili porodu granice możliwości. Nie może być większy, ponieważ poród nie byłby możliwy.
Duża głowa sprawia także, że noworodki są nieproporcjonalne. Reszta ciała w porównaniu do głowy jest mniejsza. Wygląda jakby pod względem rozwoju została w tyle. Oczywiście proporcje te po kilkunastu dniach się normują. Gdyby reszta ciała rozwijała się tak jak u innych ssaków, czyli zachowywałaby równe proporcje, nasz mózg musiałby być o połowę mniejszy. A to oznacza, że człowiek nie stałby się człowiekiem. Z cech anatomicznych została nam jeszcze do omówienia jedna bardzo charakterystyczna cecha. Brak owłosienia oraz mechanizm pocenia się. Długodystansowe bieganie po sawannie, jakim trudzili się nasi przodkowie, sprawiało, że musieliśmy opracować skuteczny system odprowadzania ciepła. Szacuje się, że utrata znacznej części owłosienia nastąpiła około 1,8 miliona lat temu. Oznacza to, że Homo erectus różnił się od Homo habilis nie tylko bardziej wyprostowaną postawą ciała, ale także mniejszą ilością włosów. Mimo że w upalne lato możemy narzekać na naszą potliwość, to należy pamiętać, że natura obdarzyła nas jednym z najlepszych mechanizmów usuwania ciepła. Pozwoliło nam to dużo efektywniej polować w czasach prehistorycznych. Gdyby nie taki obrót sprawy, nasza ewolucja mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, a cywilizacja nie powstać. Myślę, że temat najważniejszych różnic anatomicznych w większości wyczerpaliśmy. Jednak pozostała nam jeszcze jedna kwestia do poruszenia. Wytworzenie kultury. To właśnie ona stała się siłą napędową ewolucji człowieka rozumnego. Oczywiście bardzo wiąże się to z powstaniem języka. Kiedy on się pojawił, nie sposób określić. Wspominałem wcześniej, że najprawdopodobniej zdolność anatomiczna do wytwarzania mowy powstała około 500 tysięcy lat temu. Jednak rozbieżności pomiędzy różnymi hipotezami mówiącymi o powstaniu języka są olbrzymie i wynoszą od 1,8 miliona do 50 tysięcy lat temu. W każdym razie, wtedy, kiedy pojawiło się słowne porozumiewanie się, pojawiły się także dwa bardzo ważne aspekty kultury, bez których nie moglibyśmy osiągnąć dzisiejszego stanu. Jest to opowiadanie historii oraz religia. Są to aspekty całkowicie wyjątkowe dla świata ludzi. Obydwa wymagają posługiwania się językiem, złożonej wyobraźni oraz intencjonalności wyższych rzędów. Aby się w nie angażować, ludzie musieli potrafić wyobrazić sobie, że w ich umysłach istnieje inny świat, odmienny i oddzielny od tego, którego doświadczają na co dzień. Rozwój kultury doprowadził do zmian społecznych, które zapoczątkowały zasiedlenie całego globu z wyjątkiem Antarktydy, rewolucji neolitycznej, a w końcu cywilizacji, jaką znamy i w której żyjemy. Oczywiście rozwój języka, powstanie religii oraz zmiany społeczne zaczynają w kontekście naszego pytania wychodzić na nauki filozoficzne oraz teologiczne, a ja zapowiedziałem na początku filmu, że nie będę się tym zajmował. Kto wie, może w przyszłości powstanie druga część tego filmu, w której poruszę te kwestie. Jak widać, nasze człowieczeństwo składa się na wiele różnych cech i nie da się powiedzieć, która jest najważniejsza. Każda z nich sprawia, że historia naszego gatunku doprowadziła nas do miejsca, w którym teraz jesteśmy. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam świadomość, że temat nie został przeze mnie wyczerpany. Człowiek jest tak złożoną istotą, że można byłoby mówić na ten temat godzinami. Jeśli temat Was zainteresował, to więcej ciekawych informacji znajdziecie w książce Człowiek – Biografia. Jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników antropologii. Będę wdzięczny za łapki w górę oraz udostępnienia. Zapraszam również na moje media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia niebawem.